Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać jeszcze jeden piękny wzór falujący ażur, tym razem ze spuszczonymi oczkami. Robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo prosto. Jest idealny na letnie robótki. Czy to będą sukieneczki, czy to będą spódniczki, czy to będą bluzeczki letnie. Wzór jest naprawdę prześliczny. A przy tym robi się bardzo, ale to bardzo prosto. Proszę spojrzeć, jak pięknie układają nam się te fale. Wzór ten jest bardzo ładny ze strony prawej, ale również proszę spojrzeć, jak ciekawy jest również ten wzór po stronie lewej. Czy to będą chusty, czy to będą szale, nawet zimowe. Wzór jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty do zrobienia. Wzór składa się z 11 rzędów, to znaczy w 11 rzędzie jednocześnie będziemy pruli te nasze niteczki i zaczynali pierwszy rząd. Liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez 13 plus jedno oczko dla symetrii. W przypadku tego wzoru oczka brzegowe uwzględniamy w liczbie oczek narzuconych na druty. Jednym słowem, oczka brzegowe będziemy traktowali jako wzór. Także ja na druty narzuciłam 14 oczek, czyli 13 plus jedno oczko dla symetrii, to jest 14 oczek. Zaczniemy więc robić naszą robótkę. Pierwszy rząd przerabiamy oczkami prawymi. Również tak jak mówiłam, oczko brzegowe. Przerabiamy sobie oczkami prawymi. W moim przypadku w tej chwili pokazuję Państwu zrobienie jednej części naszego wzoru. To jest do tego momentu, proszę spojrzeć, to jest jedna część naszego wzorku. Ta moja próbka jest złożona z dwóch części. I ja w tej chwili pokazuję Państwu, jak zrobić tą jedną część. Więc tak, przerobiliśmy sobie pierwszy rząd. W drugim rzędzie przerobimy sobie oczka lewe. To jest nasz drugi rząd. Trzeci rząd robimy w następujący sposób. Również to oczko brzegowe uwzględniamy w naszym wzorze. Robimy narzut i następnie przerabiamy 12 oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 i 12. Następnie robimy narzut i oczko prawe. W rzędzie czwartym i jak we wszystkich rzędach
parzystych przerabiamy sobie nasze oczka na lewo. Narzuty również przerabiamy na lewo. To jest nasz czwarty rząd. W rzędzie piątym jedno oczko prawe, drugie, ponownie robimy narzut i ponownie przerabiamy 12 oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Ponownie robimy narzut i przerabiamy dwa oczka prawe. W rzędzie szóstym przerabiamy sobie wszystkie oczka na lewo. W rzędzie siódmym robimy w następujący sposób. Raz, dwa, trzy oczka prawe, narzut i ponownie 12 oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 i 12. Ponownie narzut i raz, dwa, trzy oczka prawe. W rzędzie ósmym, tak jak i w pozostałych rzędach parzystych, czyli po lewej stronie naszej robótki, przerabiamy sobie te nasze oczka na lewo. Narzuty również przerabiamy na lewo. To jest nasz ósmy rządek. Proszę mi wierzyć, robi się niesamowicie prosto ten wzór. A efekt jest szalony. Proszę spojrzeć. Robótka tak jak gdyby nam się rozszerzała. Żeby wróciła do ponownej ilości oczek, musimy zrobić w następujący sposób. Przerabiamy sobie raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe. Mamy tutaj 12 oczek. Tych 12 oczek musimy zamknąć podwójnie. W jaki sposób? 6 razy zamkniemy. Dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. W jaki sposób? Dwa oczka razem na prawo, raz. Dwa oczka razem na prawo, dwa. Dwa oczka razem na prawo, trzy. Dwa oczka razem na prawo, cztery. Dwa oczka razem na prawo, pięć. I dwa oczka razem na prawo, sześć. I cztery oczka prawe. Dwa, trzy, cztery. To był nasz dziewiąty rząd. W dziesiątym rzędzie robimy w następujący sposób. Przerabiamy sobie oczko lewe. I teraz robimy podwójny narzut i następne oczka wszystkie w dziesiątym rzędzie przerabiamy na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. Zrobiliśmy dwa narzuty, oczko prawe. Dwa narzuty,
oczko prawe, wbijając drut z tyłu robótki. Można również i z przodu robótki. Dwa narzuty, oczko prawe, 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 dwa narzuty, oczko prawe i ostatnie dwa narzuty i oczko prawe. To był nasz 10 rząd. Proszę spojrzeć, jak ciekawie to wygląda. Także w rzędzie 11, tak jak mówiłam, jednocześnie będziemy pruli te nasze oczka, czyli ściągali narzuty, jednocześnie będziemy zaczynali pierwszy nasz rządek. Przerabiamy oczko na prawo i ściągamy narzuty. Ściągamy nasze narzuty. Ponownie ściągamy sobie to oczko, proszę spojrzeć, spuszczając narzuty. Wyłapujemy lewym drutem i oczko przerabiamy sobie na prawo. Następne oczko ściągamy, przytrzymując, proszę spojrzeć, lewym drutem przerabiamy sobie to oczko na prawo. Ponownie ściągamy to oczko, prując jednocześnie narzuty. Przytrzymując lewym drutem, przerabiamy sobie to oczko na prawo. Ponownie ściągamy to oczko z narzutami, przytrzymując lewym drutem, przerabiamy sobie to oczko na prawo. Ściągamy, spuszczając narzuty i przerabiamy sobie to nasze oczko na prawo. Ściągamy, spuszczając narzuty, przytrzymując lewym drutem, przerabiamy sobie to oczko na prawo. Ściągamy i przerabiamy na prawo. To oczko na prawo. Ściągamy z narzutami, prując narzuty i przerabiamy sobie to oczko na prawo. Ściągamy oczko i przerabiamy na prawo. Ściągamy i przerabiamy sobie na prawo. Ściągamy i przerabiamy na prawo. Ściągamy i przerabiamy na prawo. Ostatnie oczko również przerabiamy na prawo. Proszę spojrzeć, jak ładnie wyszedł nam nasz wzór. Także następny rząd przerabiamy sobie oczkami lewymi. To tak, jak gdyby był drugi rządek naszego wzoru. I tych 11, w zasadzie 10 rzędów przerabiamy sobie cały czas i wyjdzie nam taki przepiękny, przepiękny wzór, tak jak mam zrobiony tutaj na mojej próbce. Proszę mi wierzyć, jest przepiękny ten wzór. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału, bardzo chętnie odpowiem. Proszę subskrybować, czyli zapisywać się na mój kanał. Mam bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania. I jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.